Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale Regina Bukowska Świat. Na tym kanale dowiesz się, jak oczyścić swój organizm z toksyn, jakie soki zastosować, żeby żyło Ci się lepiej, żebyś miała więcej wigoru, żebyś mogła trochę schudnąć, a być może też, żebyś w naturalny sposób pozbyła się jakichś chorób, które teraz gdzieś tam Ci doskwierają. Ja jestem rozmiłowana w diecie roślinnej i prowadzę programy detoksowe cyklicznie, czyli pijemy soki owocowo-warzywne mojego autorstwa. Jeżeli chcesz, to zajrzyj tutaj częściej i zobacz, kiedy będzie kolejny właśnie taki program. Ale zacznijmy od tego, co dzisiaj. Dzisiaj będzie temat trawy. Dlaczego warto pić sok z trawy? Dlaczego warto żuć trawę? Dlaczego warto na przykład taką trawę szerokolistną sobie można pokroić w kosteczkę, posiekać i wrzucić do jakiejś tam sałatki na przykład? Jeżeli czujesz, że opadasz sił, jeżeli czujesz, że nie masz energii, jeżeli czujesz, że jesteś ospała, no to oczywiście masz tam jakieś swoje choroby, którymi gdzieś tam się przejmujesz, masz stres, który gdzieś tam w tobie głęboko siedzi, masz jakieś problemy, jakieś troski i to jest też powód tego, że jesteś smutny. Ale nie do końca musi tak być. Możemy pomóc sobie również, oczyszczając nasze ciało, bo nasze ciało potrzebuje właśnie mikroelementów i wszystkie mikroelementy nie będą się przyjmowały, kiedy Ty masz zakwaszony organizm. A kiedy jest stres, kiedy jest smutek, kiedy bierzesz dużo jakichś leków, kiedy jesz przetworzone jedzenie, no to siłą rzeczy kawa, ciasteczko, masz zakwaszony organizm, wtedy nie przyjmuje, Twój organizm nie wchłania właśnie tych mikro-makroelementów. My potrzebujemy odkwasić organizm, a zakwasić żołądek. I często nie mamy wystarczająco dużo tego kwasu żołądkowego, a to dzięki temu właśnie dzięki temu możemy wchłaniać te wszystkie witaminy do naszego ciała. Więc bez sensu brać jakieś witaminy, kiedy nie masz zakwaszonego żołądka, a masz po prostu zakwaszony organizm. I uwaga, możesz powiedzieć, ja nie mam tego, ale kiedy czujesz smutek, kiedy czujesz brak siły, brak energii, zły sen, no to już jest symptom, że tak właśnie jest. Jeżeli będziesz mieć środowisko zasadowe, to tam nie będzie ogroma pasożytów, grzybów, bo one nie lubią takiego środowiska. One lubią środowisko zakwaszone i tam wtedy się rozgoszczą i wtedy Tobie to przeszkadza. No i moi kochani, dlaczego ta trawa dzisiaj? Dlatego, że trawa czy sok z trawy możesz sobie zrobić właśnie, pójść na łąkę, nazrywać trawy, możesz sobie po prostu rzuć tą trawę i możesz tą trawę używać po to, żeby odkwasić organizm, czyli doprowadzić do tego środowiska zasadowego. Dlaczego? Dlatego, że kiedy zaczniesz pić taki sok, to będziesz jednego dnia czuła, no okej, coś tam się zmienia, drugi, trzeci, ale piątego dnia to już gwarantuje Ci, że będziesz mieć wysoką energię, że będziesz naprawdę świetnie się czuć, bo już Twoje środowisko będzie zdecydowanie lepsze, zasadowe. Oczywiście zauważyłam to i ten filmik nagrywam to tutaj zupełnie spontanicznie i po drodze, bo stanęłam właśnie w restauracji po drodze, zatrzymując się w przystanku mojej podróży. Zauważyłam, jak ludzie jedzą. Popijają, jedzą oczywiście jedzenie słabej jakości, ale już do tego wszystkiego popijają jedzenie wodą, czy tam jakieś mają swoje napoje, jeszcze słodkie. No więc tym bardziej kwas żołądkowy nie ma jak wytwarzać, właśnie żołądek nie ma jak wytwarzać tego kwasu i te kwasy są rozpuszczone i nie są, żołądek nie jest odpowiednio zakwaszony, i później są wzdęcia, później jest słaba wchłanialność witamin, później masz zgagę, później masz problemy żołądkowe, później masz problemy wątrobowe i to jest cała piękna ścieżka Twoich chorób, które później leczysz czym? Jakimiś dziwnymi lekami albo szukasz rozwiązań, a tak naprawdę trzeba doprowadzić swoje ciało do właśnie takiego odkwaszenia całego organizmu. Będzie Ci zdecydowanie lepiej. Więc jeżeli chcesz podnieść energię, no to po prostu używaj trawy. Jeżeli masz możliwość, no to posiej sobie właśnie
Błody zielony, jęczmień. I też możesz pić właśnie sok z błodego jęczmienia. Posiekać ten jęczmień, dodawać go na kanapki, dodawać go do sałatek, dodawać go gdzie tylko chcesz, ale taką trawę możesz po prostu zerwać do kieszeni, gdzieś po drodze, na łące jak jesteś i możesz później wycisnąć sok. Jak przygotować taki sok? Możesz 1/3 szklanki soku z trawy, do tego dolej sobie wody spokojnie i możesz sobie taką szklanę soku wypić, 1, 2, 3, ile czujesz, ile potrzebujesz. Bardzo pomocna, pomocna do tego, żebyś podniósł swoją energię, żebyś poprawił swój organizm, jeżeli chodzi o Twoje pH, no i do tego jeszcze, żebyś podniósł swoją witalność, energię i cieszył się po prostu życiem, a nie był ospały, śpiący, zmęczony, schorowany i tam różne inne cuda. Więc zastosuj, daj znać tutaj, czy zastosowałeś i czekaj na kolejny krótki filmik z poradą właśnie sokową. Do zobaczenia, ciao!